Thank you.
Cześć! Witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj Shine Systems i ich deironizer. Kurczę, ciężkie słowo. Dziadzia zmęczony, więc wybacz. Zresztą inaczej. Jak coś nie pójdzie, to nie pójdzie. Ja nie wyłączam, kurczę. Nie mam czasu na to. Tak jak leci, tak można surowo nagrywam, nie przycinam. Trudno. Co zrobić? Taki rok. Słuchaj, pierwsze wejście na felgi i słabiutko. Ale ja już wiedziałem, że nie będzie rewelacji, bo produkt jest mega płynny i bardzo szybciutko wybiera. Szybciutko, momentalnie się pojawia i znika. Więc tutaj czego potrzebował? Lakieru, stosownego lakieru. A był taki właśnie w miniaku. Zobacz, jak wygląda akcja na lakierze.
O, zaraz mi się rozładuje. Ale nic. Miniak, słuchaj, 2 lata bez takiej dogłębnej dekontaminacji. Tylko tak myty, powiedzmy, konkretnie myty. To nie jest tak, że ja go zawsze użyłem na maksa. Ale no, nie miał używanego Dejrona na lakier. Chciałem właśnie sobie zostawić na produkty, które widziałem, że dadzą radę. Że będą robić robotę, może tak. Jeżeli chodzi o ten produkt, słuchaj, ja go porównuję do CarPro Ironix. Z tego względu, że produkt fenomenalnie szybko wybiera. Obłędnie. Natychmiast. I tak jak CarPro, szybko znika. Fenomenalnie się nim myje rękawicą. Też bardzo fajnie. Produkt, dla mnie to jest taki właśnie produkt pod tytułem wrzucam i sprawdzam, czy jeszcze nie zostało mirotnej rdzy. Bo on jak będzie grubas, to będzie się męczył. Ja jedno podejście, drugie, trzecie. Z drugiej strony skoczyłem z kochem. Film może już był albo i nie, nie wiem. No to tam była 2 razy szybsza robota. Z tego względu, że był gęsty, długo pracował, a tutaj to przysychało, więc ja go widzę właśnie na tej zasadzie, że zrobiłem sobie dekontaminację i ostateczne takie już drobnica, gdzie chcesz sprawdzić, wskakujesz z tym produktem. Czy produkt jest fajny? Fajny, ale do kontroli. Jakbym miał go używać na lakier, no niekoniecznie. Ani na felgi, ani na lakier, bo szybko przysycha. Co z tego, że mi szybko wynajduje, jak szybko znika, kurczę. Ja potrzebuję, żeby mi produkt popracował. I dlatego ja zawsze mówię, że tak jak ten, znaczy zawsze mówię, tak jak ten CarPro Ironix, już na koniec, jak już wiem, że jest praktycznie idealnie i zostają tam, powiedzmy, gdzieś jakieś malutkie smaczki, wskakuje z takim szybkim zawodnikiem, który szybciutko podbija właśnie. I właśnie on i ten Oscar Pro, i ten Shine Systems, kurde, spokojnie, dziadzia. Tak właśnie wyglądają, więc na szczęście go dostałem. Czy bym go kupił teraz, jak go przetestowałem? To już nie. Tak naprawdę chyba takim magii, a czy może inaczej, właśnie on, ten produkt troszeczkę jest gęściejszy może niż ten od CarPro. Właśnie, troszeczkę, no minimalnie dłużej posiedzi, ale nie jest to jakaś przepaść, kurczę. Jednak chyba Liquid od ADBL-a, no tutaj chyba do lakieru, moim zdaniem, to jest taki złoty środek, kurczę. No zareklamowałem ADBL-a, trudno. Ale tak jest. No. Mówię jak jest. No co zrobić. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!